opowiemy o wieczorze seniora, o mistrzostwach Polski w motokrosie i o trwających inwestycjach. Ale nasz program rozpoczniemy od informacji na temat Polskiego Ładu. Ulica Dworcowa, którą przejęliśmy kilka lat temu od PKP, rzeczywiście jest komunikacyjnie strategiczna dla naszej miejscowości. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń października w gminie Więcbork. $11 milionów z tak zwanego Polskiego Ładu otrzyma gmina Więcbork, ale jakby dobrze policzyć, okaże się, że tych pieniędzy jest znacznie więcej. Dosłownie kilka dni temu wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił, że samorządy w naszym województwie otrzymają ponad 1 miliard 250 milionów złotych na inwestycje. W tej grupie jest też Więcbork z 11 milionami na budowę dróg i boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Sypniewie. Przygotowując dokumentację techniczną zastrzegliśmy, że ma ona obejmować również badanie geologiczne, żeby wykazać jak wygląda grunt, na którym w tej chwili się znajdujemy, na którym jest położona ulica Dworcowa, i rzeczywiście te badania geologiczne potwierdziły raz kwestię złego zagęszczenia nawierzchni pod spodem. Natomiast jest konieczność wymiany gruntów nawet miejscami do 5 metrów. Dobrze, panie burmistrzu, Polski Ład i Fundusz Inwestycji Strategicznych, jak pan powiedział, to nie tylko ulica Dworcowa, to także droga w Puszczy i boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Sypniewie. Tak, gmina Więcbork złożyła 3 wnioski, myślę, jak zdecydowana większość samorządów. 2 nasze wnioski uzyskały pozytywną akceptację komisji, która pracowała przy prezesie Rady Ministrów i Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy wniosek dotyczy właśnie infrastruktury drogowej, właśnie ulicy Dworcowej i budowy drogi relacji Puszcza Runowo-Krajeńskie. W tym, realizując ten zakres prac, zepniemy praktycznie taką pętlę od kilku lat realizowaną od strony Zabartowa do Puszczy. Ten odcinek jest już zrealizowany. Teraz chcemy ponad 2 kilometry odcinka drogi właśnie z Puszczy do Runowa-Krajeńskiego. Te dźwięki też świadczą o jakości drogi, na której się znajdujemy. I o jej potrzebie. Tak, i potrzebie jej remontu, przebudowy. Natomiast drugi wniosek, który uzyskał również pozytywną akceptację, to dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Sypniewie, praktycznie największej szkoły na terenach wiejskich w gminie Więcbork. To jednak nie wszystko. 16 milionów z Polskiego Ładu otrzymało także Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, a lwia część tej kwoty zostanie przeznaczona na przebudowę drogi z Więcborka do Nowego Dworu. Wniosek pana starosty uzyskał również pozytywną opinię i zostało przyznane dofinansowanie. Cieszy nas to, bo wniosek, o którym mówimy, dotyczy drogi, która jest na terenie gminy Więcbork, a dokładnie chodzi o odcinek drogi z Więcborka poprzez Witunię do Nowego Dworu. Tam już od kilku lat, no zresztą pan starosta, mając świadomość też, w jakim stanie jest ta droga i mając świadomość tego, że ona wymaga przebudowy, przygotowywaliśmy się wspólnie, dokumentacyjnie, podejmowaliśmy wspólne decyzje odnośnie zakresu przebudowy tej drogi i myślę, że to dobry czas, bo byliśmy w stanie przedłożyć, pan starosta był w stanie przedłożyć taką dokumentację do właśnie Funduszu Inwestycji Strategicznych. Myślę, że to jest dobra informacja dla naszych mieszkańców, dla tych, którzy korzystają z tej drogi, bo zostanie przebudowana droga, ale to, co jest również kluczowe i warte podkreślenia, wzdłuż tej drogi na całym tym odcinku będzie biegła ścieżka pieszo-rowerowa, co również zwiększy bezpieczeństwo tych najmniej chronionych uczestników ruchu. A panie burmistrzu, jedną czy dwie sesje wstecz pytali o to radni, to ja też zapytam. Dorzucicie się? Będziemy rozmawiać oczywiście z panem starostą. Jeżeli pozytywnie będą przebiegały rozmowy, myślę, że zarówno radni, jak i z mojej strony na pewno do tej pory, kiedy starosta zwracał się o pomoc finansową, to ją otrzymywał. Myślę, że ta współpraca przebiega dobrze, także mam nadzieję, że nadal będziemy mogli to podtrzymywać. We'll be right back.
Na początku października Polski Związek Emerytów i Rencistów w Więcborku obchodził tradycyjny wieczór seniora. Tym razem już po raz 26. Na spotkaniu wręczono m.in. medale od burmistrza i prezydenta, wybrano seniorkę roku i przyjęto do klubu 5 nowych osób. Nie ukrywamy naszej radości, że możemy znowu się z Wami spotkać z tak młodymi, prężnymi, bardzo zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą nadal działać, którzy chcą być aktywni. Dziękujemy bardzo za zaproszenie na dzisiejszy wieczór seniora. Cieszymy się, że możemy być tutaj z Wami. Mamy nadzieję, że już za rok będziemy mogli spotkać się w jeszcze bardziej sprzyjających okolicznościach i wspólnie również być może zatańczyć, pobawić się, czego wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzymy. Już nie pamiętam, ile razy tutaj z Państwem byłam i za każdym razem jest to dla mnie ogromne przeżycie, ogromna przyjemność, ogromna radość i ogromny zaszczyt. Tak się złożyło, że wczoraj był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Wspaniałe święto. Chciałoby się powiedzieć, żeby to nie był tylko jeden dzień w roku, ale żeby przez cały rok wszyscy pamiętali o seniorach, żeby ich kochali, doceniali, żyli życzliwością i ciepłem. I życzę Państwu ogrom zdrówka, ogrom radości, uśmiechu, szczęścia, życzliwości, żeby otoczenie, które wokół Was jest, że zawsze spoglądało na Was z takiej perspektywy wiedzy, którą sobie posiadacie i żeby potrafili z Was tą wiedzę czerpać, bo Wy jesteście źródłem wiedzy, tym, co jest najważniejsze dla nas wszystkich. A my będziemy Wam dawali ciepło i miłość. Wszystkiego najlepszego. A teraz w naszym programie czas na wizytę na dwóch największych tegorocznych inwestycjach w gminie Więcbork. Chodzi o rozbudowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 i o przebudowę ulicy Szlaku Bursztynowego. Zobaczcie, na jakim etapie realizacji są te dwie inwestycje. Inwestycja polega przede wszystkim na rozbudowie sali gimnastycznej o zaplecze socjalno-bytowe, nowe szatnie z prysznicami. To, co najbardziej przyświecało w całej tej inwestycji i co legło u podstaw podjęcia decyzji o rozbudowie sali gimnastycznej, to budowa widowni. No właśnie, panie Borysiu, bo nie ma czegoś takiego, nie wiem, czy nawet nie w całej, nie tylko w Więcborku, ale w całej chyba gminie Więcbork. Tak, zdecydowanie to jest to, czego nam brakowało na terenie całej gminy Więcbork. Wszystkie obiekty sportowe, sale gimnastyczne, które mamy, żadna z nich nie pozwala na zgromadzenie się odpowiedniej ilości widowni. Dlatego też decyzja o tej rozbudowie. Panie Borysiu, dlaczego to jest tak istotne? Zawody sportowe to jedno, ale przecież nie tylko. Tak, zawody sportowe, które się odbywają na obiektach sportowych, organizowane przez szkoły, ale organizowane również przez różnego rodzaju stowarzyszenia, związki, ci, którzy są aktywni. Przypomnę, że tutaj na tej sali gimnastycznej kilka lat temu odbywał się turniej tańca, który naprawdę cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i już wtedy stwierdziliśmy, że po prostu brakuje miejsca dla osób, które chcą oglądać dany turniej. Było ciasno, krótko mówiąc. Tak, było bardzo ciasno. Panie Borysiu, to jak ta sala będzie wyglądała, kiedy te prace się skończą? Ile będzie miejsc na widowni? Co będzie pod nami tutaj w tym miejscu, gdzie teraz stoimy? W tej chwili znajdujemy się na widowni. Na widowni przewidujemy około 200 miejsc dla osób zainteresowanych, chcących oglądać wydarzenia, które się będą działy na tej sali. Będą nowe szatnie, będą również prysznice przy tych szatniach, będą pomieszczenia socjalno-bytowe. Powstanie również taka mniejsza salka do zajęć tanecznych. Powstanie również siłownia, także naprawdę ten obiekt zyska bardzo wiele i mam nadzieję, że nie tylko uczniowie z tej szkoły, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej nr 1 w Więcborku, ale również wszyscy, którzy dotychczas korzystali i korzystać będą, myślę, że będą zadowoleni z tego, co udało się zrealizować. Panie burmistrzu, kiedy ostatnio byliśmy tutaj z kamerą, właśnie rozpoczynały się prace przy budowie głównie kanalizacji i deszczowej i sanitarnej. No teraz dzisiaj, jak tutaj jesteśmy, to widać, że od tego momentu prace posunęły się znacznie, można powiedzieć.
Tak, zdecydowanie. W tej chwili już zakończony jest proces budowy sieci kanalizacji deszczowej, a to była podstawa do tego, żeby móc dalej realizować całą inwestycję związaną z przebudową drogi. Panie Borysiu, ta kanalizacja też dużo czasu zajęła, bo to była dosyć też poważna część tej inwestycji. Tak, bardzo duża kanalizacja, która będzie też umożliwiała odprowadzenie wód z terenu pozostałej części osiedla Piastowskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Przypomnę, ponad 800 metrów kanalizacji, sieci kanalizacji deszczowej, gdzie te przekroje są już naprawdę bardzo duże, ale i też ukształtowanie terenu jest bardzo specyficzne, dlatego w tych najwyższych punktach, między innymi w tym, w którym w tej chwili się znajdujemy, były bardzo głębokie wykopy po to, żeby tą kanalizację deszczową położyć i grawitacyjnie odprowadzić wodę. Dobrze, panie Borysiu, jak powiedzieliśmy, wygląda to całkiem nieźle, natomiast też pewnie jeszcze troszeczkę prac zostało. Pytanie, czy do Świąt Bożego Narodzenia będzie wszystko gotowe? Mamy taką nadzieję. Tak przewiduje umowa, którą podpisaliśmy z wykonawcą. Tak jak widzimy, jest już bardzo mocno zaangażowane prace brukarskie. Na dużej części są już położone chodniki, jak również ścieżka pieszo-rowerowa. Także mamy nadzieję, że do końca roku ta inwestycja zostanie zrealizowana. Jeśli chodzi o inwestycje, to zaglądamy na chwilę także do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który rozstrzygnął już przetarg na montaż foteli na sali kinowej i czeka na rozstrzygnięcia dotyczące remontu podłogi. Inwestycja już jest bardzo zaawansowana. Jesteśmy po otwarciu ofert pierwszego przetargu, czyli na dostawę i montaż foteli w sali widowiskowej. Model, wpłynęła jedna oferta, nieco droższa niż zakładany budżet, ale czekamy na rozstrzygnięcie drugiego przetargu. Być może te kwoty się zazębią i będzie wszystko w porządku. Znaczy, zakładamy, że będzie wszystko w porządku, tak? Wykonanie, realizacja inwestycji do końca roku, więc do końca roku wszystko się musi zakończyć. Fotel jest wybrany, model fotela, tak? Czyli jak on ma wyglądać. No teraz pytamy mieszkańców, jakie mają gusta kolorystyczne, jaki kolor widzieliby w sali widowiskowej. Mieszkańcy chętnie wyrażają swoje opinie za pomocą środków przekazu medialnego, więc odpowiadają i wybieramy kolor. Myślę, że do końca tego tygodnia, w ciągu najbliższych dni, będziemy wiedzieli, jaki będzie ostatecznie kolor foteli na sali widowiskowej. I na koniec w naszym programie podsumowanie tegorocznych Mistrzostw Polski w motokrosie. Ostatnia tegoroczna eliminacja odbyła się na więcborskiej plebance i była bardzo udana dla gospodarzy. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Panie prezesie, jesteśmy po zakończeniu sezonu, po zakończonych rozgrywkach tego sezonu, które to zakończenie miało miejsce na torze Plebanka w Więcborku. Poprosimy o kilka słów podsumowania. Czy jest pan zadowolony i z sezonu, i z tej ostatniej eliminacji? Krótko mówiąc, tak. Sezon był krótki, ale udany. Trochę go ograniczyła pandemia. Ostatnie zawody były u nas. Zakończyły się zupełnie nieźle. W klasie 125 wygrał mieszkaniec Więcborka Wiktor Sobiech. W klasie kobiet Wiktoria Kupczyk, również nasza zawodniczka. A w klasie Masters 50+, trzecie miejsce zajął Adaś Nowacki. To jest zawodnik z Więcborka. Także zawody były udane. A panie prezesie, czy przed rozpoczęciem tych zawodów liczył pan, że to się właśnie tak skończy? No ci zawodnicy byli w czołówce i zajęli na koniec. Wiktor zdobył wicemistrzostwo Polski w klasie 125. Wiktoria zajęła trzecie miejsce, także oni się spodziewali, no bo dużą niespodzianką był Adaś, bo Adaś cały rok nie trenował, a jednak w końcówce udało mu się w ostatniej rundzie w Więcborku pojechać i z zawodnikami, którzy naprawdę dobrze jeżdżą, zająć dobre trzecie miejsce. A panie prezesie, bo zmierzam do tego, że przed rozpoczęciem zawodów w mediach lokalnych wspominał pan o tym, że będziecie się starać utrzymać podium, tymczasem no drugie miejsce. No drugie miejsce, nie, trzecie miejsce. Trzecie miejsce w klasie senior, a w klasie junior czwarte miejsce. Bardziej mi chodziło też o Wiktora w tym. Wiktor, tak, no Wiktor pojechał naprawdę bardzo dobrze i w pierwszym biegu wygrał. Z zawodnikiem, który naprawdę
prowadził i wygrywał wszystkie zawody, pierwszą eliminację, w której przegrał. Także Wiktor zdobył na tyle punktów, że nie tylko udało mu się wskoczyć na drugie miejsce, a był na czwartym i naprawdę pokazał wysoką klasę. Dobrze, a panie prezesie, jeszcze o kwestie takie organizacyjne chciałem zapytać, bo jak pan wspomniał, nieco okrojony sezon, nieco krótszy niż zwykle. Na przykład w Człuchowie eliminacji nie udało się zorganizować, a w Więcborku jak najbardziej. No tutaj były może inne sprawy na temat Człuchowa, się nie będę wypowiadał, niech powie o tym prezes Zakrzewski. Myśmy otrzymali piątą rundę ostatnio, no trochę późno było, obawialiśmy się, że pogoda nam nie dopisze, no ale się okazało jednak, że mieliśmy trochę szczęścia, pogoda dopisała. I no, zawody się udały i frekwencja zawodników była zupełnie niezła i dużo kibiców było, także naprawdę było super. W tym roku przy obsłudze pomogło nam koło gospodyń wiejskich z Wituni i z Pęperzyna. Super kibice i zawodnicy byli zadowoleni z bardzo dobrego jedzenia i z bardzo miłej obsługi. Chcemy też im tutaj podziękować za taką współpracę. Tak, słyszałem, że catering przedni. Tak, tak. Naprawdę na poziomie takim bardzo fajnym zauważyliśmy. To zresztą takim inicjatorem tego był Karol Sobie, który tam jeździ na zawody i też tam na jednej z eliminacji zauważył, że właśnie koło gospodyń wiejskich się wystawiło i było bardzo fajnie. No i dlatego spróbowaliśmy u nas to zrobić i udało się super. Jesteśmy bardzo zadowoleni i w przyszłości będziemy to powtarzać. Apetyty dosłownie i w przenośni kibiców na przyszły sezon można powiedzieć, że zostały zaostrzone. No, to się okaże. A zgłosiłem już chęć organizacji rundy kolejnej Mistrzostw Polski, ale już teraz nie jesienią, tylko wiosną. Mam nadzieję, że już pandemia zostanie w końcu trochę ograniczona. Mam nadzieję, że społeczność jakoś się zacznie przestrzegać tych wszystkich zaleceń i będziemy mogli naprawdę poprowadzić już Mistrzostwa Polski. Przypuszczam, złożyłem chęć organizacji w czerwcu. Jeżeli by nam to się udało, to będzie super, bo to jest i duży, długi dzień i naprawdę tutaj nasze koła gospody będą mogły pokazać jakiś piknik, biesiada będzie przy okazji. Także spróbujemy to też w taki sposób organizacyjnie trochę zmienić. Mieliśmy też, chcę podziękować naszym sponsorom, którzy nas wspomagali przy organizacji. Udało nam się tutaj dzięki nim naprawdę super przygotować zawody, nawet dlatego bardzo serdecznie im dziękuję. Dobra współpraca była z nimi, była też dobra z naszym urzędem i starostwem, także też im chcę podziękować za to, za miłą współpracę, za dobrą współpracę, no i za to, że pomogli nam przy tej organizacji. Bardzo fajnie. Bardzo dziękuję.